Cześć, Janko, witajcie z tej strony MafiaSolid i witam was w kolejnym odcineczku z Farming Simulator 2017. Oczywiście seria od Bizona do Leksiona się kłania, jak widzicie dzisiaj ramka dopasowana. Troszeczkę musiałem się obrócić, także co nieco może nie pasować, co nieco może pasować. Myślę, że troszeczkę lepiej to wygląda niż ostatnio, bo zawsze patrzyłem się gdzieś w jakiś róg, ale tak to mogę patrzeć się mniej więcej w środek monitora. I w dzisiejszym odcinku, no wreszcie przyszedł na to czas. Trzeba porobić misję, trzeba trochę zarobić pieniędzorów, trzeba też pomóc naszym rolnikom, bo no jak widzicie wszyscy żniwa porobili, oczywiście ja, niektórzy farmerzy też, ale większość z nas jeszcze nie zdążyło, więc pokaż mi swe pola, a powiem ci jakim rolnikiem jesteś. Że tak powiem. No i na pierwszy oczywiście ogień idzie pole obok naszej gospodarki, które będę chciał kupować. Zobaczymy jak tu opłacalność będzie i czy Miraz nam później cenę zrzuci. 113 tysięcy chcę za to pole. Co my możemy wziąć za ciągnik? Jest to MF, Rosselmarsch. Wiecie co? To jest tak, Rosselmarsch? Nie, Turum. Ale to tak, Rosselmarsch jest. Ja bym sobie jego chyba wziął. A kasowo. Jeśli chodzi o kasę. O! 10 koła. Tylko, że to jest ten mniejszy. Czekajcie, moment. To jest ten większy. Troszeczkę mi się ten bardziej podoba, więc bierzemy start. I zobaczymy gdzie na... No konkretnie nas zrespiło. Powiem ci Mariusz, że naprawdę ciekawie. No tak to jest na takich małych mapach misje. Nic nie poradzimy, ale gdzieś się trzeba podpiąć. Dobra. Dzisiaj misje, dzisiaj trochę pieniędzorów, tak jak wspominałem. Ogólnie przepraszam za tą małą aktywność, ale już na dniach powinniśmy powracać powoli ze wszystkim. Teraz ogólnie remont 60. Robota w polu i nie było naprawdę kiedy się zgrać. Może teraz te ostatni, wczorajszy praktycznie dzień, gdzie popadało i nic nie dało się robić w polu. Także byłem akurat na kompie, Brączek też wreszcie był. Brączek powoli ogarnia sobie kompa, żeby już normalnie z nami ponagrywać. Czekajcie, w ogóle są dźwięki? Jakieś tam dźwięki są. Także dobra, spoczko. W środeczku biednie wygląda, nie ma co ukrywać, no tak duży kompa, ale zresztą co tu. Co tu więcej można chcieć od oryginalnej maszyny? Ile to może mieć header? Będzie nasz jak nasz MF. 8 metra gdzieś, 7, 7, 8, coś w tym stylu może metrów headera ma. Chyba nie będzie mniejszego. Także już idzie się pobawić, ale jakoś tak kurczę, nie przekonuje mnie ten kombajn. No ale ważne, że możemy sobie w misjach czymś innym polatać niż na co dzień ogólnie. Nic się na budowie nie zmieniło. Każdy pobrał sobie trochę wolnego, bo jednemu się tam krowa cieli, drugiemu coś pozdychało. Takie chuje moje dzikie węże, że tak powiem. Ja tak na serio na razie nic ciekawego się tam na naszej gospodarstwie nie ruszyło, ani nowych nabytków nie ma, nic ciekawego na budowie też nie. Także czas mówię ruszyć troszeczkę z misjami, bo wam je obiecałem. No szkoda, że pytanek się dzisiaj nie ogarnąłem, ale już mówię, jest 12, trochę musiałem poogarniać w pokoju, poogarniać trochę vlogi, przygotować do renderowania miniaturki w ogóle, bo jak na razie nie pada, jest słońce, więc pewnie po południu ruszymy z siewami, bo wczoraj konkretnie zlało. Ogólnie ostatnie dni, no mówię, masakra. Ten remont 60, no niepotrzebny, no ale to nie wiedzieliśmy, że takie coś nam się przydarzy, bo na jesień no jedynie co to uszczelka, a nagle na wiosnę odpalamy i tak zaczął chodzić. Także dopiero wieczorem się skapnęliśmy o co kaman, bo naprawdę już było nieciekawie. No i okazało się właśnie, że wał. Także no zeszło nam troszeczkę, a was zapraszam właśnie na mój drugi kanał, gdzie tam teraz częściej będzie można mnie spotkać. Jest to kanał z vlogami, z GoPro. Także was bardzo serdecznie zapraszam do pooglądania sobie. Tam właśnie jest filmik z naprawy 60, jak kogoś zaciekawi, także wbijać sobie. No i ogólnie w piątek, tak, w piątek sobie pobrunowałem, podpiliśmy siewkę, jedno pole zrobiliśmy, no i trzeba było coś myśleć, co się dzieje z tą 60, bo było naprawdę nieciekawie. No mówię, jeszcze tak wcześniej tata mówi, że nigdy nie chodziła, bo później okazało się, że ten wał jak pękł, to pękł w ogóle w innym miejscu, tutaj pęk od razu na samym początku. Kiedyś jak 6-7 lat do tyłu też pęk nam wał i wtedy on pękł w ogóle na drugim końcu. To w ogóle inne łomotania tata mówi, dlatego też nie skapnął się, że to może być od tego. I wtedy był wstawiony wał jakiś tam
kurde, Hinol, nie Hinol, ale wiem, że jakiś taki troszeczkę gorszy za 700, ale wał, jakieś tam później szlify też na niej były, więc nie ma się co dziwić, że pierdechnął. A oryginalny teraz jest stawiony Andori, no ten troszeczkę już więcej kosztował, bo ponad jeszcze raz tyle. No ale mam nadzieję, że teraz sobie troszeczkę na pewno pochodzi i chcieliśmy go jak teraz na szybkości złożyć, zobaczyć, no i teraz jak już obrobimy się w polu i w ogóle będzie rozbierany prawdopodobnie jeszcze raz i zobaczymy co będzie z blokiem, jak nie, no to blok będzie do wymiany. I wymienimy sobie wtedy blok na nowy, no bo blok tak samo kosztuje, no praktycznie tyle samo, bo 1500 kosztuje nowy blok. Także prawdopodobnie trzeba będzie to sobie wymienić, ale to już mówię, to już na wiosnę pomaluję na ten silnik, troszeczkę rzeczy powymieniam w 60, będę chciał w środeczku się troszeczkę pobawić, zobaczymy. Mówię, to zobaczymy jak to wyjdzie, czy będzie na sprzedaż, czy też nie, bo kurczę, no męczy mnie to strasznie, ta robota z nim w polu, ten agregat jest duży. I nie powiem, no przydałoby się coś większego, bo no teraz fajnie, bo jeszcze było w miarę ogarnięte było, nie było mokro i w ogóle ta glina w miarę się teraz rozbiła, ale orki i następny sezon, no to znów ten ciągnik troszeczkę przejdzie i się później nie ma co dziwić, że uszczelkę przepali. Dlatego też, no mówię, będziemy chcieli coś zmieniać, bo już mamy tak chęć od roku, ale nie ma się kiedy zebrać i w ogóle nie... Trzeba też, wiecie, no to jest najgorsze, że nie można kupić sobie najpierw ciągnika, tego drugiego, dopiero później tego sprzedawać, no bo trzeba jednak kasę z tego włożyć w tamten. No i tak jakoś wychodzi, że się to przekłada, no ale będziemy myśleć na wiosnę, tak żeby do lata może coś z tym zrobić, jak nie, no to będziemy myśleć coś z 60-ką i ją może przerabiać, nie wiem, zobaczymy. Ogólnie pasuje mi silnik od kombajnu, bo już patrzyliśmy, także 70 chyba 5 kuni robiłoby swoje, ale bez przedniego napędu to jednak no nic mi za dużo nie da, bo tak jak mówię, wujek przyjechał na jesień poorać i właśnie zademonstrował mi jak to jest z przednim napędem, a bez wyłączył przedni napęd, ciągnik stanął, zapadł się po prostu. Moment i byśmy go nie wyciągli, a moment poszedł przedni napęd i od razu wyszedł. No bo mówię, jednak ten przedni napęd nie musi ciągnik pchać tych kół, jednak zawsze jest ten uciąg z przodu, tak? To naprawdę mega dużo daje. A tym bardziej, że mówię, u mnie akurat jeszcze w takich miejscach nie jest na prostym terenie, bo jeszcze na prostym to jako tako sobie radzi z tą gliną. Czy jak jest susza, no ale jak jest pod górkę, no to no, niemiłosiernie się męczy, aż szkoda tego ciągnika. Dlatego też fajnie by było coś wymienić na coś większego troszeczkę. Interesuje mnie głównie właśnie ten International, tam do 75 do 85 koni. Jest kilka takich modeli, chyba ze 3, takie, które naprawdę są ciekawe. No te International naprawdę są godne polecenia. No ale co wyjdzie, zobaczymy sami. Na razie trzeba w pełni zrobić 3 peka i wtedy będziemy myśleć. O, zaraz będę miał misję skończoną. Zawsze troszeczkę kasy. Będę musiał zapłacić za to pole już mniej. Także mówię, w sobotę od samego rana, bodajże od 8 rano do 9 na wieczór wzięliśmy się za robotę. Tata od samego rana poleciał do Gąbina właśnie po części. Całe szczęście, że wszystko dostaliśmy praktycznie od ręki. Na powie, że jedynie nie kupiliśmy pompki olejowe, bo zapomnieliśmy o tym w ogóle. I no przy rozłożeniu całego później ta kurczę pompka olejowa, no ale dopiero dostaliśmy ją w poniedziałek. No i w sobotę zdążyliśmy sobie złożyć praktycznie cały wał. Włożyliśmy, skręciliśmy i w ogóle pomyliśmy niektóre rzeczy. Akurat żeby oleje powymieniać fajnie też, bo uszczelki wreszcie powymienialiśmy, żeby ten olej nie leciał gdzieś w jeszcze jedno miejsce. Teraz właśnie jak wszystko wymieniliśmy, gdzieś jeszcze lekko kapie, to trzeba będzie to sprawdzić i już w zupełności to wszystko powymieniać. Niedziela była odpuszczona i w poniedziałek tata wziął sobie wolne i właśnie też zabraliśmy się za składanie o godzince chyba od 10 do godzinki 16, o 16 już maskę żeśmy zakładali. Ruszyliśmy w pole tak na spokojnie, żeby się dotarło. Polecieliśmy z nawozami i tak żeśmy sobie odpuścili na następny dzień. We wtorek, no cały dzień tłukłem, po prostu tłukłem w polu.
bo najpierw poleciałem sobie z Gruberkiem, tam prawie hektar żeśmy sobie przegruberowali tego zboża, które no tak no nieciekawie wyglądało po zimie. Ja was zapraszam na vloga, bo on wyjdzie tak samo dzisiaj chyba nawet, no tak, bo ja dzisiaj będę chciał tego farminga wydać. Także dzisiaj wychodzi właśnie vlog, to zapraszam. Będzie taka fajna seria z vlogów, bo jednego dnia robiłem dużo rzeczy i tak jeden po drugim nagrywałem. Chcieliście, żebym zaczynał z gospodarstwa, żebym tam różne rzeczy robił. Także akurat mówię, a to sobie nawozy nasypaliśmy, a to przynieśliśmy, a to podpinaliśmy, a to hujemuje dzikie węże. Także mówię, naprawdę wyszły ciekawe vlogi po ponad 30 minut, także was bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj wychodzi, dzisiaj jeszcze czwartek, Jezu jak to leci. W czwartek wyjdzie jeden, następny wyjdzie gdzieś w sobotę, a następny gdzieś wyjdzie we wtorek. Zobaczymy jak to wyjdzie, tak? Zobaczymy naprawdę, czy w niedzielę wyjdzie, zobaczymy naprawdę, tego wam nie jestem w stanie powiedzieć tak, żebyście sobie na spokojnie mogli pooglądać, bo wiem teraz, że praca w polu, dlatego też wrzucam po tym jednym filmie, jak uda mi się nagrać, jak nie, no to trudno, tak? Wiem, że teraz każdy jeszcze praca w polu, to nawet jak ten jeden film to jest dużo dla niektórych, bo wracałem późno i wiem po sobie, jak ja wracałem na przykład, nie było mnie teraz przez dwa dni ponad na komputerze, nawet nie odpaliłem, nawet Facebooka na telefonie odpalałem, to jest naprawdę, powiem wam, odpocząłem troszeczkę, fakt, że no człowiek zmęczony po tak trzech dniach, praktycznie od rana do wieczora, ale naprawdę człowiek trochę odpoczął od tego komputera i nabrał takiej świeżości, że tak powiem. Dobra, wiecie co, pojadę z tej strony. Albo nie, wyłączę, bo ziewa mi się. Obetniemy sobie to i będziemy mogli w tamtą stronę ruszać i będziemy mieli skończone to pole. Kurczę, wiecie co, nawet nie wiem, czy potrzebnie tu jadę, ale już dobra, no jakby nie było. Ta woda tu stoi, czy będzie meliorację zrobić, żeby tu mi ta woda nie stała, jak to już będzie moje pole. Ogólnie, kurczę, powiem, a nie, tam nie pójdzie górą. Górą bym jeszcze pole rzucił, ale to będzie za bardzo extreme, że tak powiem. Patrz. Ogólnie będę chciał już w następnym tygodniu, jak już będzie tak normalnie, powrócę i w ogóle. Będę chciał odpalić się wreszcie z tym live'em, sprawdzić co, jak będzie chodzić, jak mój internet będzie domagał i właśnie będę chciał robić sobie mapkę, bo mam tam właśnie tą polską. Także muszę sobie wszystko poszykować w ogóle, a będę też chciał na przykład, żeby wam się nie nudziło, to będę chciał też robić sobie filmy, na przykład na live'ie, no bo no nic innego prawdopodobnie nie uciągnie, no nie okłamujmy się, ale z moim internetem będzie lipa, żeby grać w farminga czy cokolwiek. Dlatego będę chciał sobie na przykład robić filmy, bo i tak muszę porobić, może muzykę będziemy wybierać na live'ie, fajnie, 10 kafli ponad zdobyliśmy, 11. Że tak powiem. Dobra, interesuje mnie teraz bardzo, ale to bardzo 2000 żeśmy zbili. Czekajcie, żeby wam się nie nudziło, to my skoczmy trochę na stare bolusiowo. To jest dziwna ta misja, no nie dziwnie, tutaj mnie niby akceptuje, niby chujemuje. Ty, a czekajcie, to jest ciekawe, aha. Serio nie ma tutaj takiego mojego pola, bym chciał to ściąć. O, 5013. Czekaj, 13 minut jak jest ten, a ten 36, Jezus Maria. 19, 25, 13. Dobra, start, zobaczymy gdzie teraz mi zrespi. O, mądrze. Dobra. W miarę dobrze tu łąkę mam. Już się bałem, że rów. Kurczę, muszę jakieś właśnie nowa seria. Niebawem z Thanasem wpadnie na właśnie ale lipa. Czekajcie, muszę się rozłożyć. Czekaj. Nie, tu jest rura. Dobra. Jakoś się człowiek musi radzić, trochę mi czasu zeszło. Ale dobra, już ciśniemy. Kurde, no ta przystawka jest naprawdę konkret. Teraz na od zera do farmera będziemy mieli. A propos tej nowej serii, to właśnie lecimy na Nizma mapie. Właśnie na Eurofarm zrobimy sobie serię. Mod już dawno mam poszykowany, od bowiem dawna,
a kurczę, później czekaliśmy sobie na poprawkę, poprawka wyszła i naprawdę nie było kiedy się zgrać. Ale już modki mam, pierwszą akcję nawozy sobie polecimy fajnie, więc myślę troszeczkę będzie takiej różnorodności, że tak powiem, bo wreszcie jakaś większa seria, ciągle te małe, no jeszcze polskie mi brakuje, znaczy takie średnie bardziej mam na teraz na kanale. Czemu mi to nie chce dociąć? No dobra, trudno. Tak to jest z tymi misjami, gdzie nie gdzie na tej mojej mapie, ale idzie w miarkę już. Dobra, tu sobie szybko to dotkniemy dość w miarę. I myślę, że też Polska. Kurczę, no Polska by mi się przydała, ale patrzę na te mapy i tak jakoś nie wiem. Nie mogę sobie znaleźć takiej, która by mi się naprawdę spodobała tak typowo na 30, na 60, tak żeby naprawdę w polskiej serii sobie popykać bizonkiem. Ale to mówię, to trzeba coś ciekawego znaleźć, a najlepiej to jak ja sobie zrobię sam, wtedy będę miał taką, jaką tylko chcę i nie będę sobie wybrzydzał wreszcie. Dobra, weźmy trochę z daleka, nie no, z tą przystawką naprawdę mega super się zapieprza. I powiem wam, że kurczę, tona, nie wiem jak to jest, czy to jest pryskane, czy tam wiecie, nawozy są dawane na misjach, tego właśnie nie kojarzę. I jak nie, no to by naprawdę sypał ten, sypałby nam naprawdę ten słonecznik. Ciekawe, no zobaczymy, mam dwa pola słonecznika, będziemy na od zera se teraz kosić. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeszcze jeden sezon się przemęczymy zwykłą przystawką, a w następnym jak to naprawdę wypali, to weźmiemy sobie, kupimy dużą, normalną przystaweczkę. Fajnie ten Masei. Co to jest? Capello. Konkretna firma. Ale może, nie wiem właśnie czy to Ferguson nie ma z nimi jakiejś tam, wiecie, nie wiem jak to współpracy nazwać i w ogóle, bo chyba do kukurydzy kiedyś mi się obiło, że Fendy i przy Fendzie widziałem tą Campello i przy Fergusonie, a wiem, że tam Ferguson i Fend, no to od jednego idzie, więc chyba to też ta, oni z nimi mają tak jakby, robią im te headery teraz do słonecznika i do kukurydzy, tak mi się wydaje, tak nie wiem, nie znam się dokładnie, ale myślę, że tak może być. Dobra, ciśniemy sobie tutaj. No, akurat wyrównałem. Zobaczcie, jak ta misja szybko leci, nie? Masakra. 3 minuty, a my mamy ponad pół misji. Dobrze, bo jeszcze gnojowice bym sobie rozdał i będę miał tańsze. Tak, to pole o jakieś 5000, myślę. Jeżeli mi da znowu ponad 2000, a gnojowica to będzie moment, żeby rozdać. Dobra, super, idzie w miarę. Jak to Marcina Kombajn. On powiedział, że mogę sobie pojeździć troszeczkę. Także mówię, no robota w polu w pełni. Zobaczymy jak wyjdzie w tym roku. Nawóz pod korzeń poszedł. Teraz kurczę, no najgorsze, bo cały ten wtorek robiłem w polu, nawozy poszły też agregat. Wszystko pięknie przygotowane, na wczoraj mega ulewa. Muszę iść zaraz na pole się przejść, zobaczyć czy nie trzeba będzie tego dzisiaj od nowa agregatować. Nie chciałbym, no bo to jednak troszeczkę roboty znów będzie. A tak to byśmy już dzisiaj wjechali z siewnikiem. Wczoraj znało. No i ciekawe, zobaczymy. Ogólnie beka, bo kurczę koło domu tutaj co żeśmy siali. No nie powiem, było tak w miarę pogoda. O błoto. To nie jest błoto. A nie, to były te spod kół leciało. Wiem, że to było. To kurczę zgubiłem wątek. A sialiśmy koło domu w taką normalną pogodę. Powiem wam teraz, no zboże jest mega, nie? Ale sialiśmy później, jak te deszcze przyszły, 3 tygodnie później jeszcze też w deszcze, co się wszystko tam kleiło i w ogóle, no kurwa masakra to zboże wygląda. Dostało trochę tam nawozów, no ale co z tego będzie, zobaczymy. Nie sypaliśmy na razie dużo, bo chcemy zobaczyć, czy to w ogóle coś będzie, nie? Bo jak nie, no to 5 hektarów pójdzie w pizdu już. Jeden prawie poszedł. I już tam będzie teraz siane na nim pszenica Jarka. Także no, zobaczymy co naprawdę z tego wyjdzie. Dobra, powinno mi zaraz zaliczyć misje kolejne. Kolejne 8000. Dobra, lecimy na szybkości i nie będziemy przedłużać. Ile już ma? 10 giga. No to spoczko. Czekajcie, o! Pięknie, co? Czekaj, a jest inna beczka, zoom kamera. MF jest.
Kurde, chciałem tamtą, wiecie, bo tamtą... Dobra, weźmy sobie tą. Weźmy sobie Lamborghini, bo jeszcze go nie testowałem. Ogólnie fajnie, bo można teraz na misjach wcześniej, jak patrzyłem, miałem robić opryski i w ogóle. Ale mówię, przewinę, zrobimy sobie bardziej wartościowe takie rzeczy, bo ile można robić tego na serii od zera i tutaj. No i ogólnie beka, bo... Moje maszynki były. W sensie, że był opryskiwacz. Czekajcie, muszę sobie oddalić. Uuu. Dobra, teraz będzie git. Był mój opryskiwacz z New Hollandem podpięty, była moja siewka. Nie wiem, coś tam jeszcze ciekawego. A New Holland był. MF, no to oryginalny, no to też się tam gdzieś przewinął, także fajnie, bo mógłbym swoimi maszynami robić te misje. Także taka naprawdę typowa pomoc, że tak powiem, by była. Także myślę, że kiedyś z czasem, jak będę miał już większe te maszynki i w ogóle więcej takich odblokowanych, to wtedy będzie to bardziej realnie wyglądało, bo... No bo jak widzicie, no tutaj większymi maszynkami się robi, nie ma co ukrywać. Dobra, tutaj polecimy. Moment, powinna być ta misja. Nie pokazuje mi tu 7 minut, ale już mamy ćwiartkę. Także zaraz tu objadę, tu nawet nie będę wjeżdżał, bo i tak mi zaliczy tą misję i tak. Mam taką nadzieję, nie? Nie, no, powinno być ok. Tu przyjedziemy sobie na koniec. O, właśnie, przyjedziemy tu na koniec, jak będę wiedział, żeby tutaj w razie W pojechać w tamtą stronę i będziemy sobie kończyć akurat dzisiaj. Taki na spokojnie, w następnym już na pewno coś porobimy w naszym gospodarstwie. Myślę, że jakieś prace polowe, może właśnie gnojowice, tą byśmy z biogazowni kupili, no tak chociaż 15 tysięcy litrów. U siebie zresztą od świń mam trochę, także też sporo wywiozę. Zobaczę właśnie, ile mam u świń. Bo może jak nie, no to tak to weźmiemy tylko swoją od świń i mi jako tako starczy. I zobaczymy. Ogólnie kurczę, przydałoby mi się ten dom zrobić, tak jak wiecie, że wyremontować go wreszcie i żebym mógł do środka wchodzić. Fajnie by tą serię się zaczynało, wiecie, tak drzwi sobie otwierać normalnie, wiecie, na koniec odcinka schodzić do domu i w ogóle takie duperele, wiecie, o co kama, nie? Także myślę, że to całkiem spoczko by to wyglądało. Nie, tą beczuszkę na pewno kupimy na od zera. Jeszcze jakby do niej ten agregat dokupił, to już w ogóle by był konkret pod kukurydzę sobie siać. Bo my pod kukurydzę musimy zawsze agregatem zrobić pod przedsiewnikiem. To akurat wiecie, od razu by gnojowica szła i to za dwa w jednym, nie? Takie. No i więcej czasu byśmy zaoszczędzili sobie na pewno. Dobra. Ostatni wymija, kurde, jaka ta obora wielka, masakra. Nie wyrobimy się, będę musiał pewnie tam jechać, nie? Tak. Tu na raz zabiorę. Dobra, weźmy sobie do środka, żebym tak mniej więcej... O, coś takiego mogę jechać, dobra. Czyli się okazało, że jednak muszę wszystko jak nigdy. To ładnie, 3 minuty, 4 minuty zrobię misję. Dobra, dzida. Fajnie, bo będę miał to pole tańsze. I następny sobie zrobię. Muszę obliczyć w ogóle, ja już ile za tą obolę zapłaciłem, ile jeszcze muszę zapłacić. Żebym wiedział, ile tym pieniążkami mogę sobie szastać. I w następnym odcinku już wezmę te wasze pytanka, bo tam jest 1000 kurna komentarzy. Ty, zobacz co on wjechał. 20 coś na godzinę, co za wariat. Bo tam było prawie 1000 komentarzy, także ja powinienem dzisiaj już sobie to rozplanować, ale zapomniałem o tym prawie, że na śmierć. Czyli pa. Ale przypał będzie. Nie no, chyba jest, dobra. Git, już się bałem, nie? Ja ładnie jeszcze 5000 prawie zarobiliśmy. I ile kosztuje pole? No i brawo. I brawo. Dychę prawie zrobiliśmy. Konkret. Jeszcze patrzcie, ty, wreszcie talerzowanie mi się trafiło. No nie, ale by tu zrobił mi syjkę teraz. Ale 20 coś minut. Nie no, szkoda. Szkoda naprawdę, bo pierwszy raz mi się teraz trafiło na odzera, na mnie się trafa, ale co, ja wam dziękuję serdecznie, mordeczki, za uwagę. Słyszymy się już, mam nadzieję, że jutro chociaż jakiś rocker, nie wiem, coś na pewno się pojawi, bo będzie robota w polu. Bo jeszcze mam ponad 2 hektary.
kolejnego do mieszanki do robienia. Dzisiaj na razie pszenica pójdzie. Także to ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, do kolejnego odcineczka i na razie trzymajcie się, cześć!